witajcie, z tej strony GoProBek z moją pasją. Siema. Jesteśmy właśnie przy opuszczonym ośrodku odpoczynkowym. Ale zanim zaczniemy eksplorować z tego miejsca, chcę was zachęcić, żebyście nasz kanał zasubskrybowali, kliknęli dzwoneczek, zostawili łapę w górę. Jeśli ten materiał wam się podoba, jeśli macie jakieś ciekawe lokalizacje, też nas piszcie, naszego Facebooka, Instagrama oraz bloga. Linki poniżej się filmu. Dzisiaj naszym gościem jest GoUrbex. GoUrbex Rafał. Dokładnie, on będzie nam pokazywał to miejsce, nas oprowadzał, tak więc jedziemy. No to co, kochani, pora trochę opowiedzieć o miejscu, które dla was odwiedzimy. Ośrodek upadł w 2019 roku. Mieścił się bardzo blisko jednej ze znanych plaż u Ujścia Bogu do Narwi. Ceny wynajmu były bardzo interesujące. Za samochód płaciło się tylko 8 zł na dobę. Samochód z przyczepą 10, a za osobę również 8 zł na dobę. W czasach swojej świetności cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Okolica była bardzo spokojna w środku lasu sosnowego. Każdy, kto lubił ciszę i chciał wypocząć z dala od miasta, nie zawiódł się. W pobliżu nie było żadnego baru ani sklepu. Jedynie na terenie obiektu znajdowała się restauracja, którą zobaczycie później w materiale. Ośrodek oferował bardzo wygodne domki oraz plac zabaw dla dzieci, basen i różne ciekawe atrakcje. Obiekt zwiedziliśmy w 2021 roku, gdy jeszcze był w super stanie. Obecnie wygląda o wiele gorzej. No to zapnijcie pasy i ruszamy w podróż. Długo nie radzę przebywać w pomieszczeniu, gdzie jest plesień, bo wtedy ci wszystkie tylko przejdą. Nie, no wiadomo o co chodzi, nie? Ale tutaj to, no, te domki to są w bardzo fajnym stanie, o wiele. Ale instalacji chyba raczej nie włączymy, bo nie ma kabli. No jak nie ma? Ale patrzcie, jaki patent w ogóle na ten, na zasłonkę. Ten, ja, rurka na kable i... I do przodu. Ale nie, no tutaj to fajne w tym domu są rzeczy. Patrzcie, zobaczcie, takie krzesełko jak w szkole podstawowej. Widzieliście to? O, tutaj jakieś naklejki, nie wiem kto to za jakieś... Telekomunikacja Polska, jesteśmy... A, to reprezentacja Polski, jesteśmy z wami. No, bez problemu tu można by spać. Fajne mebelki. Tutaj patrzcie, jakie krzesło jest, takie jak w szkole podstawowej miałem takie krzesło. Aha, no rzeczywiście. O, 2013 rok, wymarzone ogrody. To jeszcze nie tak dawno. Zobacz, to jest stan bardzo... O. Tu mamy łazienkę, jeszcze w dobrym stanie, tu było oświetlenie, kabina prysznicowa też jest nierozkradziona, no super, super. Naprawdę sprawa. W ogóle dobry stan tego miejsca jest, no niesamowite. Chociaż tak słyszałem, że ten stan był lepszy kiedyś, no ale no wiadomo, nie, że tutaj też ludzie przychodzą i dewastują, ale fajne zasłonki. O. Tak więc mamy tu pierwszy domek, zaraz idziemy do drugiego. Dobra, tu opuściliśmy już pierwszy domek, który był za mną. Tutaj domów jest sporo, tutaj mnóstwo. Idziemy zaraz zobaczyć drugi. Może też się uda wejść. Tutaj z tego co wiem, tutaj nie wszystkie są otwarte, ale no część tej może nam się uda zwiedzić. No, Rafał tutaj już właśnie z GoUrbex był parę razy. Jeszcze jak to miejsce było w fajnym stanie, odpalał tutaj prąd. Teraz już kable wszystko jest pouszkodzone. Ale mimo wszystko i tak stan jest dobry i no mam nadzieję, że długo tak zostanie, że nie będzie tutaj też tak bardzo zniszczone. Mamy tu drugi dom, spróbujemy wejść, chyba da się. Jest zamknięty, jednak się chyba nie da. Ten jest zamknięty. Te domki i tak pewnie będą wszystkie do siebie podobne. Ale to mimo wszystko ekipa mi gdzieś tutaj uciekła, się rozeszli. Pewnie poszli zobaczyć pozostałe domy. Ale dobra, no fajny ośrodek, fajnie to wygląda. O, tu mamy kolejny dom, zaraz tu wejdziemy. Widzę, że Rafał jest w środku nawet. No tak więc tak tutaj właśnie jak jest Rafał, to wiadomo o co się szykuje. Rafał będzie tutaj próbował odpalić oczywiście. Teraz zobaczymy czy działa. Do ruchu nie przypomnę. Może być. A, włączone rzeczy działają lepiej. Bywa. Dzień dobry, prąd jest. Proszę, proszę państwa. O, Dawid, zapaliła ci się nad głową lampka. Masz pomysła. Masz pomysł jak ten pomysłowy Dobromir. Ciekawe czy zapłacili za prąd w takim razie. Tak, tutaj rachunek zaraz przychodzi. Panie, ale my tu nie korzystamy, no ale prąd świeci, ciągnie. Rachunek do mnie przychodzi. Pyk. Nie ma prądu. Nie ma prądu, magia zniknęło. No. Nie no, super, super, że się udało. Poczekaj.
No, tym. Nie wiem ile tych wszystkich domków jest, trzeba by je policzyć, ale no sporo. Jest ich około generalnie 40, tak tego pamiętam. 30 ile? No, no to 8. Tu też chyba widzę, można wejść do tego, jak dobrze się nie mylę. Tam jeden był zamknięty, ale to wiadomo, no tak, nie. Tak, bo swego czasu były praktycznie wszystkie otwarte. Mhm. To przez krótki okres czasu potem wyszło tak, że nie wiem, ktoś zaczął je zamykać, no skrętarką jak widać. I potem część została pootwierana. Teraz to właśnie tak jest, że jeden zamknięty, drugi otwarty. Ale no i tak te domki są do siebie podobne, więc. Kurna, wszędzie wiesz, przewodne napięte. Ale te domki i tak są podobne, więc po co wszystkie tej. Nie wiadomo, no tu mamy o 25. Wtedy byśmy 31. Mm. O, tu jest więcej. Widzę, jest Dawida miejsce, tu Dawid wszedł. O. Oj, tutaj ty, nawet więcej. Tutaj to więcej można włączyć, ale ta widgoć jest tutaj w powietrzu, naprawdę. No czuć już tutaj, trochę to trzeba zatkać, to, żeby nie wdychać. O, to jakiś fajny obraz. W ogóle, o, ktoś zamknął drzwi za nami. I to jest ten sam patent z firanką. Ale czuć taki ten typowy zapach takich tych miejsc. A ten domek jest większy. Znaczy, niektóre są może większe dla większej wiesz, ilości osób. Nie, tutaj mogła spać nie, rodzina z dzieckiem, na przykład tam jedna osoba, bo dwie. To tak wiecie o co chodzi, nie? Rzeczywiście. Ale tutaj gdyby go kurczę wywietrzyć, to tak tam można było się trzymać. No, a to trzeba by tutaj naprawdę porządnie o to zadbać. Cały dzień wiesz. Toaleta jeszcze w dobrym stanie tu widzę. No, jest. No jeszcze jest miska, jest kółeczka. No to jest ciekawie. Siemaneczko. W odbiciu mnie widzicie. No tak jak tutaj widzicie. Byliśmy w domku numer 25. Tak jak tutaj Rafał wspomniał, no jest około 40. Więc spory teren, spory. Wszystkich tutaj nie da rady zwiedzić. Ale część chociaż możemy pokazać w domu, że tutaj są te domy. W sposób mają klimat. Chłopaki tam widzę weszli do kolejnego, już mnie chyba wołają. Gdzie się skryliście? Dobra, już skieruję się waszym głosem. Idę za wami, słychać was dobrze. A, widzę, że już tutaj eksperyment się udaje. O, eksperyment się widzę udał. Rafał kolejny raz dokonał niemożliwego. Powiedz, że to niemożliwe, to wiesz. Nie. Trzeba wyciąć. Nie, to będzie wstawione, Dawid. Sam się tutaj chciałeś, to będzie wstawione. Trzeba było uważać, co robisz przed kamerą. Dobra, no to jest gitara. No, to trzeba przyznać. Mrygające światło. Zacznę. Zmieniłem pałac na dacze letniskowo do delikatnego remontu. Dokładnie. Nie pytajcie o ceny, bo was nie stać. Nie stać was, nawet jakby było stać, to tak was nie wpuszczę. O, tutaj, tak jak w przypadku poprzednich domków też to podobna sytuacja jest, tylko ten domek jest już trochę taki cięższy. Ten domek to taki trochę widzę jest już ciaśniejszy, czyli już tutaj pewnie dla... Chociaż nie, w sumie... Podobne ona też ma. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj fajnie to wygląda, jak to jest, nie? Łóżka w takim jeszcze dobrym stanie. Zobaczcie, szkoda takiego miejsca, nie? Że się marnuje. A ludzie nie mają gdzie spać. No to jakby o to miejsce zadbał, to... No tutaj, tak widzicie, też łazienka w tym wypadku jest też w stanie bardzo ładnym. To jest przykre, nie? Że to tak wygląda, jak wygląda, no ale co na to poradzimy, no. Teren jest naprawdę spory. Co udało dotrzeć? O, tutaj widzę jakieś półka ze sklepu tutaj jest, ceny nawet, co? No postaramy się tutaj oczywiście do środka wejść, jak da radę. O, proszę bardzo. Patrz, jeszcze farelka jest. O! To jest farelka tutaj, która ogrzewa. Ona nawet może działać. Na pewno nie jest uszkodzona. Proszę bardzo.
Podejrzewam, że ekipa już tam do środka weszła. Zobaczcie, jaki fajny plac. I fajny plac zabaw. No. Super sprawa, naprawdę tutaj. A tam chyba ludzi, obok chyba. Działający. Trzeba być cicho. Był jakiś basenik. O, był baseniczek. A chłopaki pewnie tu weszli, nie? Do środka tego dużego budynku. 100%. O! Główna recepcja. Recepcja. Słychać ich, idziemy do nich. Nie, no zobacz. To miejsce jest interesujące bardzo. Ile kubków. Beczki, jakieś szklaneczki. Wysoka jakość i komfort. To jest, o. To miejsce jest najciekawsze. To jest najciekawsze właśnie miejsce, widzę już tutaj. O. Tam są podpisy dawne, jak my byliśmy ten i inne grupy. Aha. Też możesz się wpisać, jak można było. Województwo mazowieckie. No, to miejsce jest bardzo fajne. No, tutaj poprosimy o obiad. A co sobie Państwo życzą? O, Guz jest na wypadzie, pozdrawiamy grupę. O, jest Urban Seekers, Urbex moją pasją też jest. Jest? Tu chłopaki byli wcześniej. Dzień dobry, co Państwo zamawiają? Poproszę drugie danie. Znaczy tak, najpierw zupę pomidorową, tak. A potem kotlety z ziemniaczkami i z mizerią. To proszę tak zrobić, żeby były. A to się nie da, panie. No to poproszę Devolaya. A wyszły. A co weszło? To mogę ryba. To zjem ciebie. A proszę bardzo. To proszę się usmażyć na oleju. Na złoto. No, tutaj teraz kolejne mamy pomieszczenie. To pewnie była kuchnia. No fajne to miejsce. No fajne, ale... Widziałem nawet chyba film u ciebie z tego miejsca. Tak, to są dwie części. Jedna jest z zewnątrz, ogólnie terenu, a druga w środku. Tak. O, zielona budka, ale lody ekipy nie ma. Nie, za wcześnie. Się kurde, no tak bym chciał te lody ekipy. No zobacz, że ten jest ten, data, że na 2017. Ja mam w domu dokładnie taki sam talerz jak ten brązowy. O, ty masz ty w ogóle masz takie sam. Podobne masz te naczynia, no, takie tutaj. No. Takie no, znane były te naczynia. Nie mam. No. Masy żadnej nie mam, ale praktycznie są podobne do tych, co mam w domu. O, mam taki podstawy tylko do czerwonych. Nie masz, to zaraz możesz mieć. Co? Mówi, że zaraz możesz mieć w domu. Ja dziękuję. O, taki czajniczek podobny miał mój dziad jakiś, jak herbatę pił, pamiętam. Fajne miejsce, nie, chłopaki? Ale nienawiedzone. Szafeczki, o, też jakaś koszulka. Koszyczek na prezent, jak można podarować na Dzień Matki albo na jakieś urodziny. Takie często w sklepach są, w Piotrze i Pawle kiedyś były, teraz w lokalu Spar, bo zmieniła się sieć, można odkryć takie. O, tutaj co my mamy, proszę bardzo. Patrzcie, od makaronu, sito, kuchenki, kuchenka. No, niezły obiekt, niezły. Co ty sądzisz? Fajny obiekt, nie? Taki? Spory, nie, tutaj mamy te osiedle włoczynkowe, domki, to taka kuchnia, taka główna pewnie była stołówka, restauracja, nie? Pewnie dla tych, tej, co siedzieli, odpoczywali sobie, mogli przyjść.
Na dach? A trzeba by zobaczyć, może jest już jakieś wejście na dach. O, tam widzę, ekipa serwuje obiad dla nas. Gotują. Dobra, to tam róbcie hubowe. Tutaj mamy chyba jakiś... To jakiś pewnie ten zachowanek. Albo chłodnia. Proszę bardzo, do wyboru do koloru. Krupnik, sztok, spiritus, sobieski, cała ekipa. Castillo Hermoso. Tutaj proszę bardzo, mamy naczynia, czajniczki, patelnie. Garneczki. Super sprawa, super. O, maszynka do mielenia mięsa. Kotleciki pewnie to robili. Najlepsza Coca-Cola ever. Yes, no. Pokryweczka. Ta, uwaga, zamiast tu widzicie to miejsce wyglądano. Super. Troszkę już jest zniszczone, ale jeszcze są firanki. Jeszcze dużo jest rzeczy w kuchni i tam na zapleczu. Tak więc jeszcze jakaś szansa jest, że długo to nie zostanie zdewastowane. Chociaż no, widzicie, tutaj coraz więcej ludzi już przebywa w tym pomieszczeniu. Tak to jest. Czekam, takie fajne krzesło. Chyba, że mam gigi. A, wyjście będzie w tą stronę, dobra. Proszę, tutaj będzie obejść. To mamy... Zaopatrzenie. Składownia była taka pewna. Tak, mówię, no, magazyn. Magazyn. Jest nawet chyba siatka do tam, do... Tam, do siatkówki, no. Dużo tam... Ale w tamtym budynku warto iść. W ogóle warto wszystko. To jest chyba góra od lampki nocnej. Ciekawe, to jest ta góra od tamtej lampki. Już mi się spodobało. O, Dawid wziął piłę. Rżniemy. O kurczę, blada. Weź w nocy to wyciągnij się, przespaceruj tutaj. O, w masce słonia. No. Jakby Bartek był i wyszedł. No. Są dwie. Tutaj znaleźliśmy pomieszczenie obok, gdzie są książki. Hollywood, dużo kluczy. To są pewnie klucze od, no, od pokoi, podejrzewam. Tutaj jeszcze jest dużo książek. Różnego za jakieś, pewnie jakieś powieści. Fajne. Harley Quinn Romance. Wszystko z Harley Quinna. W ogóle to widzę, że skoba jest jednego autora tutaj. Kto czytał, niech napisze komentarz. Tu są podkładki od piwa królewskiego. Piłem dobre. Z Warszawy polecam. Patrz. Zobacz. Romeo i Julia. Romeo i Julia Shakespeare, proszę bardzo. No, w wersji tutaj... francuskojęzycznej. Jakby tutaj przejrzał te wszystkie powieści, to mógłby dać ciekawe książki znaleźć. Zobacz, ile tu jest. Harley Quinn, so. Dziecko Odessi. Dziecko Odessi. To jest też fajna sprawa. Serce żmij. Proszę bardzo. Ten serial każdy z nas zna. Na pewno oglądał Dom. Opowieść filmowa. Część pierwsza. Co ty to robisz, człowieku? Tak, jeden właśnie tytuł odcinka tak brzmiał. Co ty to robisz, człowieku? To był właśnie powieść o Andrzeju Talarze, jego rodzinie i tej perypetii różnych znajomych z ulicy Złotej z Warszawy. Na pewno ktoś z was zna to miejsce. Wszędzie TikToka, tak również TikToka też mamy, zapraszamy. Rafał często fajne filmiki wstawia ze swoich wypraw na TikToku. Fajne filmiki. No. Zawsze lajkuję. No i vice versa. Trzeba sobie pomagać. Fajne tam książki są, różne opowieści, jakieś romantyczne, jakieś kryminalne. No i to jest idealne, żeby zamelinować się w domku i coś poczytać. No, jak ktoś książki uwielbia, to oczywiście. Składzik. No. O, tam jakiś podkład. Uuu, to jakieś prześcieradła chyba są. A w tamtym pokoju trochę tam śmierdzi, tam dalej byłeś? Jeszcze nie byłem we wszystkich. Siateczka.
pralka, frania. Stałem. Zobaczcie, co my tu mamy. Złap ten smak, Mirinda, Pokemony. O, oglądałoś to bajkę. Kto z was to bajkę oglądał, ręka do góry i łapka, musi ci komentarz, bo Pokemony to jest bajka ponadczasowa. Tu w ogóle ktoś chyba starą latarkę zostawił. Tak więc zakończyliśmy teraz eksplorację tego miejsca. Tutaj naszym gościem był Rafał, Go Urbex. Wbijajcie na jego kanał, Instagrama, TikToka, wszystko będzie w opisie. Subskrybujcie, jeśli macie jakieś ciekawe lokalizacje, też do nas piszcie, naszego Facebooka, Instagrama, linki też w opisie będą. No i jeżeli macie jakieś ciekawe miejsca, też do nas piszcie, chętnie te miejsca dla was odwiedzimy. Tak więc widzimy się na następnej eksploracji, siema! Hejko!